Dzień dobry, witaj na moim kanale. Nazywam się Katarzyna Polechońska, między innymi dietetyk kliniczny, instruktor fitness i trener personalny. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszam do zakładki informacje. Znajdziesz tam kilka słów na mój temat. W tym miejscu chcę dzielić się wartościowymi materiałami odgrywającymi istotne znaczenie w procesie modyfikacji nawyków żywieniowych, kształtowania sylwetki oraz szeroko rozumianego zdrowia. Zatem spodziewaj się treści w zakresie motywacji, odżywiania i treningów. Zapraszam Cię do wysłuchania trzeciego podcastu. Opowiem o tym, jak nasze wewnętrzne przekonania mogą wpływać na postępy w odchudzaniu. Ostatnim razem wspominałam o pętli nawyku. Dziś także rozpocznę od pętli, jednak tym razem zapętlimy się w świecie myśli, emocji, zachowania. I może na wstępie brzmi to dosyć zagadkowo, nie ma tu żadnych nowości, bo jakoś lubimy schematy. Wobec tego i tutaj sytuacja nie jest nam obca. Oczywiście tak zwana pętla myśli, emocji, zachowanie towarzyszy nam w każdej sytuacji, nie tylko podczas decyzji, które definiują nasze działania związane ze zmianą nawyków żywieniowo-treningowych. Nasza codzienność, a dokładnie to, w jaki sposób zachowamy się w danych okolicznościach, głównie zależy od naszych przekonań i myśli, które w następstwie mają swoje odzwierciedlenie w konkretnej aktywności. I warto doprecyzować, że to nie sytuacja oddziałuje na nasze emocje, tylko sposób, w jaki ją interpretujemy. Choć często zupełnie się nad tym nie zastanawiamy lub jesteśmy pewni, że tak nie jest. Abyś dobrze zrozumiał, o czym mówię, podam Ci przykład. Wyobraź sobie, że zaproszono Cię na imprezę, uroczystość, na której spośród wszystkich uczestników znasz tylko jedną osobę. Ta jednak gdzieś się zapodziała, a Ty stoisz na środku sali, samotnie, w koło jakieś rozmawiające kilkuosobowe grupki. Trochę to dla Ciebie niekomfortowe, stąd też w pierwszym momencie postanawiasz dołączyć do jakiejś rozmowy. I teraz skup się. Czy podejdziesz do kogoś, jeśli pomyślisz, to na pewno grupa dobrych znajomych, w zasadzie to nie chce być piątym kołem u wozu. Będą patrzeć na mnie jak na głupka, zresztą chyba moje ubranie nie jest odpowiednie, fryzura także jakaś niefajna. A czy będzie Ci łatwiej, jeśli pomyślisz, o, świetna okazja do zawarcia nowych znajomości. Na pewno wśród tych ludzi jest ktoś ciekawy. Fajnie, że tu jestem. Zauważ, że ta sytuacja jest zupełnie neutralna, a to, co zrobisz, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. I tu pojawia się właśnie problem, bo wypracowane przez lata wewnętrzne schematy związane z postrzeganiem własnej osoby w zderzeniu z jakąś trudnością, sytuacją, dobrze nam już znaną lub całkiem nową, zamiast dodawać sił, podcinają nam skrzydła. W poprzednim podcaście poruszałam już temat zautomatyzowanego działania. Dziś jednak chciałabym podkreślić znaczenie utartych szlaków naszych myśli, które w efekcie doprowadzają do tego, że wciąż tkwimy w miejscu. Dobre jest to, że to nasze osobiste myśli i mamy na nie wpływ. Złe natomiast, bo często są już tak zautomatyzowane i głęboko zakorzenione, że przyjmujemy je za swoją jedyną, najprawdziwszą i najsłuszniejszą prawdę, której nie można zmienić. Co ciekawe, wielokrotnie ma to się nijak do rzeczywistości. I w tym momencie nie chcę wchodzić w szczegóły, czy to ktoś bliski doprowadził nas do takiego postrzegania własnej osoby, czy zadziało się to w dzieciństwie, czy w dorosłości, czy też sami mamy jakieś wrodzone czy nadprzyrodzone zdolności do autodestrukcji. Po prostu skupmy się na teraźniejszości. Co więc zrobić z naszymi myślami, kiedy są zniekształcone i sami siebie zaczynamy nieświadomie sabotować? Teraz już konkretnie. Temat odchudzanie. Kilka przykładów. Może odnajdziesz w nich coś swojego, coś, co niepotrzebnie negatywnie wpływa na Twoje działanie. Przykład pierwszy.
Spróbuję, ale na pewno mi się nie uda. Zawsze tak się kończy. Myślenie tego typu sprawia, że już na samym początku nie wierzymy w swoją sprawczość. Wówczas nie jesteśmy w stanie zaangażować się w 100%. Podejdź do tego refleksyjnie. Przeanalizuj wszystko, co zawsze oddalało cię i przybliżało do celu. Nawet te z pozoru nieistotne rzeczy. Wyciągnij wnioski i staraj się to naprawić. I uwaga, nie trzeba być w tym od razu idealnym. Daj sobie czas. Wówczas jesteś w stanie ukierunkować się na działanie. Nic nie będzie działo się obok ciebie, bo od teraz przejmujesz pełną kontrolę. Przykład drugi. Jeśli w ciągu miesiąca nie schudnę co najmniej 5 kg, to rezygnuję. Czyli dość popularne tak zwane wszystko albo nic. Widzisz tylko dwie skrajne możliwości. Po pierwsze, odchudzanie to proces, na który składa się wiele czynników, a ty nie jesteś ani statystyką, ani stworzoną maszyną, więc musisz wyznaczyć realne cele, a osiągane postępy traktować w sposób zindywidualizowany. Po drugie, postaraj skupić się na małych, drobnych sukcesach, które będą budowały twoje poczucie sprawczości. Przykład trzeci. 3 razy w tygodniu podjadałem, bo akurat wypadły urodziny cioci, kawa z koleżankami, a tam raz złapałam doła. Ach, nie udało mi się. Jestem do niczego. Już tak kiedyś było. Nie dam rady. Rezygnuję. No właśnie. Bardzo często dokonujemy uogólnień, patrząc tylko na to, czego nie zrealizowaliśmy. Pomijamy to, co wypracowaliśmy i przekreślamy wszystko, czego dokonaliśmy. Często tworzymy sobie obraz beznadziei, zamiast skupić się na tym, co już zrobiliśmy. Na przykład, że 2 razy poćwiczyłeś, że wykonałeś 2000 kroków z 10 zalecanych, że pamiętałeś o piciu wody i tak dalej. Musisz wiedzieć, że przecież zmiana wypracowanych przez lata nawyków wymaga czasu, więc coś się nie uda na 100%, coś się uda na 50%, czasami na 3%, ale to normalne. To praca, która musi trochę potrwać. Nie zrobisz tego szybko. Przykład czwarty. Wolę już nie spotykać się z przyjaciółmi, bo na stole zawsze jest coś, czego nie mogę jeść. Czuję, że teraz tym bardziej wszystko mnie ominie. A w zasadzie to już nic nie mogę. Wszystko jest beznadziejne. Teraz to już wszystko dla mnie się skończy. Zobaczcie, z wyprzedzeniem wyciągamy negatywne wnioski i widzimy tylko katastrofalne skutki podjęcia decyzji o zmianie nawyków. Przyklejamy sobie etykietę ofiary. Jeśli będziesz działać w takim nastawieniu, na pewno długo nie wytrwasz, a w zasadzie to pewnie nawet nie zaczniesz. Trzeba to zrozumieć. Nie żyjemy w próżni. Wielokrotnie to powtarzam. Zawsze będziemy mierzyć się z czymś, co już znamy, ale i z czymś nowym. Zawsze będą jakieś święta, jakieś uroczystości, wakacje, spotkania ze znajomymi. To jedne z tych cudownych chwil, z których nie można rezygnować. Na pewno, jeśli już będziesz chcieć popracować nad swoimi nawykami, czasem będzie wymagało to pewnej organizacji, ale nie jest to niemożliwe. Niejednokrotnie lepiej jest postawić sprawę jasno. Powiedz najbliższym o twoim celu i poproś o wsparcie. Powiedz, jakie to ważne dla twojego zdrowia. Dodatkowo nie chodź na spotkania na głodnego. Pamiętaj, że jeden kawałek ciasta też nie przekreśla twoich dotychczasowych wszystkich starań. To tylko kilka przykładów. Myślę, że każdy z nas znajdzie na swoim zapleczu coś, co blokuje jego działania. Jakieś przekonania, które nie są faktami, ale są tak długo powtarzane, że przyjmujemy je za najprawdziwszą z prawd. Dlatego też ważne jest wyrobienie w sobie umiejętności spojrzenia na siebie z perspektywy, bardziej obiektywnie. Być może to, co do tej pory było także twoją blokadą, to tylko twoje błędne przekonanie. Pamiętaj,
Musisz traktować się dobrze. Nie dokładaj sobie dodatkowych ciężarów, bo to do niczego dobrego nie doprowadzi. Chyba, że jesteś na siłowni. Wówczas jest to dozwolone. Trzymam kciuki. A w wolnej chwili zapraszam do mojego świata. Linki znajdziesz w zakładce informacje. Będę wdzięczna za każdą subskrypcję oraz ocenę, ponieważ dzięki temu mogę docierać do większego grona odbiorców. Do usłyszenia.